Over here. Come along then. I've something to show you at my hut. By the way, congratulations on making the Quidditch team. Word travels fast round Hogwarts. Welcome to my home, Harry. It's small, but still roomier than your cupboard under the stairs, eh? Now I can show you what I wanted to talk to you about. It's a dragon's egg, Harry. But it's our secret, mind you. The egg is at a very delicate stage. I can't leave it here alone, but I need some fire seeds to give it that last burst of heat to make it hatch. Harry, can you fetch me some fire seeds? I grow them in caves out in the garden. I need you to collect as many fire seeds as you can find. Careful though, they're spitting fire and the seeds are hot. Let them cool down before you pick them up. Off you go then. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Tak jak widzicie, już jest polska wersja, która mnie bardzo cieszy, ale jest jeden problem. Zaczynamy od innego miejsca. Przegapiliście jakieś 20 minut rozrywki, dlatego że musiałem rozpocząć rozrywkę od nowa, ponieważ stare save'y mi nie działały, a musiałem zrobić format komputera. Także za to bardzo przepraszam. Będzie 20-minutowa luka w filmiku, 22-minutowa. Ale to, bo narywałem wtedy, ale no, wideo się po prostu, no, zepsuło, nie dało się go już przerobić. I z takich nowinek jeszcze to powiem, że w końcu doczekałem się lepszego internetu. No, drzwi się za nami zamknęły. Ajajajajaj. A? No co, nie trafiłem cię? W końcu doczekałem się lepszego internetu. Troszkę na niego musiałem wyczekać, ale w końcu dostałem go. Teraz będę mógł szybciej wrzucać odcinki, co mnie bardzo cieszy. Ponieważ teraz wrzucenie takiego odcinka 20-minutowego, czyli załóżmy te 400 mega, zajmie mi jakieś 30 minut. Oczywiście wrzucenie tego na YouTube. Ponieważ rendering to jeszcze jakieś 40 minut. Co tam jeszcze? No na realnie tego odcinka, no to załóżmy... Ten 20-minutowy odcinek będę nagrywał 30 minut, ponieważ mam czasami przygotowanie i ogólnie ustawienie sobie wszystkiego, bo czasami mi się ustawienia zerują. Jak widzicie, tutaj mamy już tych. A i trzeba chyba dwa razy, tak? Czy nie? Nie mam pojęcia. Chcę już więcej energii stracić, ale dobrze, już zniknął. Także podejrzewam, że najpierw tu. Mamy autojumpa włączonego, czy nie? Tak, mamy. Dobra. I ogólnie chciałbym się was zapytać, abyście mi odpowiedzieli w komentarzach, jak tam rok szkolny, ponieważ dzisiaj jest 1 września. Zanim to wrzucę, to już będzie ten drugi. Chciałbym się was zapytać, jak tam leci. O, ja już druga klasa technikum, już tylko 2 lata i do pracy. Już nie będzie tak łatwo. Choć nawet mnie to cieszy, że już pójdę do pracy. W końcu będę zarabiał pieniądze, ponieważ na razie nie mam żadnego przychodu. Dalej. Fajnie to wygląda jak na tak starą grę. Bardzo mnie to cieszy. No, tam widzimy jakiś już tryba w oddali, tam jakąś wodę. Mam nadzieję, że nie spadniemy. Tam jest jakaś półka skalna, tylko jak się tam dostać do jasnej cholery? Dobrze, tu mamy savebook. Gra została zapisana. Ja już tu słyszę coś. Już przyleciał tamten? Nie, on tam czeka. To mnie cieszy. Dobrze. Co, tu nie możemy nic zrobić? A tutaj możemy. Jakiś to chyba poruszyliśmy. Stąd nic. A tutaj jest ukryte przejście, już widzę takie zagłębienie. Co my tu mamy? Nie wiem, czy tu iść od razu, czy potem. O,
szuratym miejscu się ustawił. Ale daliśmy radę. Domy. No też jakieś przejście. Aha, czyli tutaj jest tylko przejście dookoła, z tego co rozumiem. Zamknęliśmy trybami. O, otwiera się. Teraz polecimy tam prosto. Kurna, gra działa w 60 FPS-ach. Co bardzo mnie cieszy, ponieważ na wersji angielskiej, nie wiem od czego to może zależeć, ale chodziła mi tylko, no tak w obrębie do 40-45. To już mamy lepszy wynik. Czyli gra będzie chodziła płynniej. Tu na ziemię można, nie. Mamy żabkę, to ją zbierzmy. Jezu, jaki parkour. Hop. Pięknie, gra zapisana. Przejdźmy przez wodospad. Chyba kula, którą będziemy musieli przepchać. Lecimy dalej. Jeszcze wam się, chciałbym się was zapytać, czy ktoś ogarnia sprawę Twitcha? Ponieważ kręcą mnie live'y. Bardzo chciałbym w to zacząć. A nie za bardzo nie wiem, jak się za to wziąć. Dlatego każda pomoc by mi była potrzebna. Podsyłajcie filmiki, jakby co, no to napiszcie prywatną wiadomość na YouTube, wyślijcie swój link, swoją nazwę użytkownika, Scape'a na przykład, albo na tym Speak'a umówimy się na jakimś kanale, byście mi to, przepraszam, byście mi to wytłumaczyli. Tak, mamy się trzymać z dala od nasion. Mamy poczekać chwilę, aż ostygną. To pamiętam. Jak myślicie, już ustygły? Chyba tak. 2, 3. Aha. I tu nam się automatycznie otwiera. O, ciebie już tu widzę, Concordzie. Dobrze. 2 uderzenia i po nim. Tu można wyskoczyć? Nie. Tu kapie jakaś woda. Na skrzyneczkę. Pięknie, fasolki już. 212 fasolek, kiedy to naleciało. I od razu powiem, że... Aha, zapomniałem chyba wspomnieć o tym. Także zaraz wam pokażę. Folio magii. Gdy grałem drugi raz, zebrałem o dużo więcej kart czarodziei. Także tutaj przelecę po każdym. Będziecie sobie mogli zatrzymać filmik, obejrzeć, znaczy obejrzeć, przeczytać opis danej karty. Po 3 sekundy na każdą. Jak widzicie, troszkę się tego zbierało. Widzicie tutaj cały komplet. To na tyle. Że lecimy dalej. Tutaj mamy zapis gry. Bardzo nam się przyda. Dobrze, to najpierw tutaj. Ustygną chwilę, my sobie tutaj przeszukamy. Tylko nie, bo jeszcze je zbiorę i będzie chwilkę. Niech zniknie animacja ognia. I chyba już. Tak, już. Już mamy 6 nasionek. Bardzo dobrze. I jeszcze bym chciał was poprosić o to, jak nagrywać Harry'ego Pottera w 720p, ponieważ no za bardzo tego nie ogarniam jeszcze, tych wszystkich opcji renderingu. Tam chyba się nie da doskoczyć. Tu będzie wejście do tego, tak mi się wydaje. Tak, kolejna roślinka, zaraz tam rzucimy czar, żeby jak najszybciej. Tutaj sobie otwórzmy. Tu nic nie ma. Spokojnie otworzyć skrzynkę. I fasolki 216 już. Teraz sobie na spokojnie zbierzmy te nasionka. No już 9, bardzo fajnie idzie. Dobrze, lecimy dalej. I jeszcze was się chciałem spytać o to, czy gra, teraz zapomniałem, a to nawet nie będę o tym wspominał.
Ale możecie mi doradzić, jakie jeszcze gry nagrywać, z takich nowszych. Na razie, znaczy na razie. Pojutrze mam urodziny. Także coś pieniędzy wpadnie i będę mógł jakąś grę zakupić. Jaką grę, to mi prześlicie w komentarzach, najlepiej odpowiedzieć, jaką grę byście chcieli zobaczyć. Najlepiej, żeby to była taka gra, którą mało osób kręci, ponieważ Battlefield. Mam Battlefielda, ale w niego bardzo mało gram. Na razy. O, i się tak nie wkurzaj. To jest chyba droga dalej, a tam jeszcze mamy jakieś głębienie. Chyba nas żółw nie dogoni, prawda? Właśnie. Co my tu mamy? Nie wiem, co ja mam tu zeskoczyć, czy co? Może lepiej to na razie ominę. No zeskoczę i będę jeszcze musiał powtarzać i będzie. O Jezu, coś ty za animację teraz robił. Idziemy dalej. Mały rzut oka na zegarek, który jest. No bardzo dobrze. Jeszcze mamy czasu, a czasu. Ponieważ chcę naraz taki półgodzinny odcinek. Stół. Co my tu mamy? Aha. Tu mamy jakieś tryba. Jezu, jakie dźwięki przerażające. Hapie to i hapie. Aha, tutaj mamy to. Tutaj mamy skrzyneczkę. Ty żółwiu, plujesz we mnie ogniem. Nawet nie zauważyłem za pierwszym razem. Chyba na jumpie się szybciej poruszamy. Troszkę. Tu coś mamy? Nie, tutaj mamy alternatywną drogę. Dobrze. Aha, chciałem mówić, w którą teraz, ale to chyba zrozumiałe. Bardzo mi się podoba teren. Jest taki, znaczy, jakby to powiedzieć, prosta budowa. Bardzo prosta. Ponieważ, no, mamy określone przedmioty i punkty, w które możemy rzucić czar. I nie musimy go wybierać z żadnej listy, tylko po prostu naciskamy lewy klawisz myszy i nam się wybiera. Dobrze. I ogólnie jeszcze powiedzcie, jak tam wam się plan nowy podoba. Bo to, co mam w tym roku, no to naprawdę mnie zaskoczyło. Ponieważ piątek i czwartek mam do godziny chyba 11:30. To jest bardzo krótko. Ale oczywiście od godziny 7:10. Ale no za to w poniedziałek mam od 7:10 do godziny 15:00. We wtorek mam od godziny 8:00 do 16:00. No, nie jest więc zbyt miło. A to lepiej tędy będę miał. Tak sobie tu czmychniemy. Tylko nasionka, to poczekamy na nie. No, stygnijcie, stygnijcie. O, już 18 nasion. Bardzo szybko to idzie. Nawet nie zauważyłem, kiedy uzbieraliśmy taką ilość. Oj, oj, oj. No dawaj, żaba na pewno. A nie, tylko kosmiki. Fuck. No i pięknie. Kurna, kurna, kurna. O, jesteśmy tutaj, to znowu nie tak daleko. Sięgnę. Tam też nie. Jezu. Animacje są tu troszkę wkurzające. Jezu, muszę sobie. O Jezu, a mi noga ścierpła. Nienawidzę tego uczucia. O Jezu. Jezu, jakie mrówki mi przychodzą. Przepraszam, że musicie tego słuchać. Dobrze, lecimy. Twórzmy tą skrzynkę. Fryk. 223. Teraz sobie to na powoli przejdziemy.
Nie ma co się śpieszyć w tej grze. Już to kilka razy się o tym przekonałem, grając drugi raz. Ale patrzcie, jak to się równo urywa. Nie? Kurde, naprawdę zarobiłem sobie w jakąś grę taką nową już, żeby grafika była lepsza. Ponieważ no, wyobraźnia to nie wszystko. A ty ślimoku. Nie, najpierw tam pójdziemy. Dobrze. Co my tam dalej mamy? Jakiś uskok. A, czy to przypadkiem nie była właściwa droga? Nie, to chyba nie była właściwa droga. Chyba skrzynki nigdy nie są w tak oczywistych miejscach. Bramo, otwórz się. No i dobra, aha, tutaj wychodzimy. No to bardzo elegancko nam to wyszło. O Jezu! Francuz mistrz. Było dobrze, a powrócił. Dobrze i tak. Stamtąd wyszliśmy, czyli idziemy tutaj. Co my mamy tu na prawo? Aha, listy nasiona. Już tu widzę. Tu mamy jeszcze jakąś drogę do góry, to zaraz sobie ją zobaczymy. No, a wy ostygnijcie. Nie chcę nawet sprawdzać, co się stanie, kiedy je zbiorę, jak nie ostygną. No i będzie 21 fasolek. Aha, to nie jest żadne wejście, to jest po prostu taki łuk skalny. No, dawaj, na jumpie się szybciej przemieszczasz. Będą lecisz. Tu mamy tak. Bardzo dobrze, lecimy dalej. Aha, i tutaj już wychodzimy. No i bardzo dobrze. Myślę nawet, że na tym zakończę, ponieważ ten odcinek będzie wyglądał zgrabnie. Oddamy tylko Hagridowi. Pozwolimy, aby gra się zapisała. Seeds I need. Here's a wizard card for you from my own collection. Come on inside, Harry. Wipe your feet now. No, wytrzyj buty. A najpierw zbierzemy tą kartę czarodzieja. No, jakiś tak mrocznie strasznie wygląda. Folia magii, od razu go zobaczymy. Salazar Slytherin. Współzałoży... Musiałem spację nacisnąć. Go ahead and put them in the fire, Harry. Umień. Tak na twardo. Niam. You've done it, Harry. No, ładne smoczysko. Jezu, jak to wygląda. Norbert, pierwsze papy. Zje ciebie całego, Harry. No, i myślę, że na tym zakończymy odcinek. Jeśli się podobało, to łapka w górę, subskrybujcie, na pewno będzie tego więcej. Teraz będę się brał za inne też projekty, dlatego warto śledzić mój kanał. Dobrze, ja się z wami będę żegnał, mój Francuz, z kanału Francuz Gaming. Do zobaczenia.